Słuchajcie, właśnie rozpoczynamy tydzień bułgarski w bałkańskich wojażach. Jesteśmy tutaj z grupą serbską. Czekamy właśnie na przyjazd osób, które jadą jeszcze z nami na Bułgarię. Jesteśmy nad pięknym jeziorkiem. Świeci piękne słoneczko. My akurat mamy hamaczki w cieniu. Czego chcieć od życia? No ja sobie tu poradzę. Właśnie cię nagrywam, jak ten się krzątasz. Tak wygląda pranie, gdy jedziesz z całą rodzinką. A wziąłem linki chyba za 30 metrów. I cała została zużyta. Zostało 3 metry wolnej linki. Lalka była, nogami była pralką, a chłopcy nosili. Ojciec wieszał. Ojciec w sumie wyzymał, nie? Czyli wyzymaczka? Znajdujemy się właśnie w jaskini Magura, w naszej pierwszej atrakcji. Ponad 3 km korytarze, ale dostępne do zwiedzania 2,5 km. Jaskinia ta jest wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO. Są tu szczątki niedźwiedzi jaskiniowych, malowidło naskalne. Polecam. Opuszczamy chłodną jaskinię i udajemy się w rejon fantazyjnych czerwonych skał, z pomiędzy których wyrasta twierdza Kaleto, zbudowana jeszcze za czasów rzymskich, około 3 wieku naszej ery. Natomiast po zwiedzaniu udajemy się dalej w wyższe partie Starej Planiny. Na pierwszym bułgarskim biwaku, dokładnie na Starej Planinie po stronie bułgarskiej, pod szczytem Gornojezowo, który ma wysokość mniej więcej 1573 metry nad poziomem morza. Co robisz, Wilku? Tylko dmuchniesz i huchniesz. To jest taki krem karmelowy, fajny podobno. No i tu w tym domku się kupuje takie rzeczy. Taki pani, mogę palec w to włożyć? Nie. Kurde! To jest plaskawica? To jest kleska. Ja ci powiem. Dobre, nie? Piękne. Słuchajcie, zjeżdżając z gór, kupiliśmy na przełęczy w takim lokalnym sklepiku jogurt w takich fajnych ceramicznych garnuszkach. A właściwie to jest siadłe mleko. Właściwie to tak.
siadłe mleczko, ale jest po prostu pyszne. Bajka. Oczywiście pogodę mamy dosyć dziwną, bo świeci słońce i pada deszcz. Tutaj zaraz obok piękna tęcza, więc pasowałoby znaleźć taki garnec, ale z kasą w środku. Ale na razie trzeba się posilić. Ale się przejaśni. Przejaśni się. Our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Zimny. Przepyszny. No to zjedli wczoraj na kolację, wiesz? Bo wy jesteście łasuchy. A my wyczekaliśmy ten moment. Ale na kasa ja jest to... Ja tam na kolację, bo ja cały rok na to czekam. Marta, ty to zjadłaś kurde w tym sklepie, gdzie go kupowałeś. Szybkie to było. Robię musli z owocami. Zajebiste jest, z jogurtem. Dla pół głosk, wojska? Nie, na, to jest... Na 18 osób tylko. To jest na... Na ten... No tak będzie. Kilka. Wczoraj dokładka jest. Wczoraj takie dwie michy w pierdzie. Mówią, że prawdziwych Cyganów już nie ma. A jedna. A jedna. Typowa sytuacja biwakowa. Rano, jak zwykle, któryś z uczestników gubi kluczyki. To gubi tak, że nie można ich znaleźć. Wypakowaliśmy wszystko. Tutaj obok leżą wszystkie bambetle, namioty. Wszystko jest rozpakowane w pył, taki totalny. A co się okazuje? A okazuje się, że kluczyki były w drzwiach. 35 minut szukania. Przeszukaliśmy wszystko. Wyjęliśmy wszystko z bagażnika. Cały samochód. Tak było. I znalazły się w miejscu, które jest naturalnym do odkładania kluczyków. Korytko w drzwiach kierowcy. Do korytka Boże. Musiał nikt wcześniej nie zajść. Musiał nikt wcześniej nie zajść. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. It's crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather. My tu przyjeżdżamy terenówkami.
2 cale, 4 cale, 5 cali liftu. Ateki, MTeki. Fiub, ździu. Kurczę. A tu patrzcie. W środku gór stoi sobie taka stara Łada. Co prawda chyba dalej już nie pojedzie, ale patrzcie, jakie to są dzielne autka. I tu często można spotkać właśnie w górach, gdzieś wyjeżdżamy na jakiś szczyt, po jakichś kamlotach nagle jest. Chyba nam się haczyk zaplątał w glony. Kurczę. Na szczęście jest z nami Wilku, super bohater. I on ten haczyk odczepi. I idzie po haczyk. Kamień się skończył. O wargę! Naczepiło! Jest to właśnie ta ryba! O wargę! Nie ciągnij tam! Czego ty znowu ręce myjesz? Na rybacie było. Niestety trzeba pogodzić się z porażką. Jak się gówno złapie, to ręce trzeba umyć. Obalamy tutejszy rząd. Obładam panią, niech pani kolejności nie pomyli. Nie 74, tylko 44. Co to za zupki są? Rosołek. Franek, ty tu na pewno wszystko zjesz? Być może. Być może. Na tłuszcz. A co będziesz jadł? To tu? To tu? To tu. A chcesz? No. To nie. Aha. A, dobra, weź. To mogę? No. Ja mam dzisiaj urodziny, wiesz? Cześć. Okej? Okej. Dzięki. Dzięki, Franek, naprawdę. Nie są? Niestety, jak w zeszłym roku popełniłem błąd, nie zamawiając dodatków. Ale już na szczęście przyszły. Mamy serek, jeden, drugi, kurczaka, chlebek z serkiem, z dwoma rodzajami serka. No, a Marta ma wino. Też nie wiem, jak to smakuje. Jesteśmy właśnie w Kopri w Sztycy, miasteczku z typową 19-wieczną zabudową bułgarską. Piękne, wąskie uliczki. Fajne kafejki. Zjedliśmy pyszny obiadzik i za chwilkę ruszamy w góry. Na biwak. Jeden z ładniejszych na tym wyjeździe. Zresztą zobaczycie sami.
najlepsze jest to, że zdążyliśmy tutaj przed zachodem słońca. Tak. Adopcja jest wtedy, kiedy jesteś niegrzeczny i się ciebie mama pozbędzie i wtedy ktoś inny cię weźmie. Aha. Bo w tą stronę też można. Jesteśmy właśnie na małej, krótkiej przerwie obiadowej. Schowaliśmy się w cieniu drzew, bo no, dzisiaj jest bardzo gorąco. Na dole w mieście było jakieś 37 stopni, tu wyjechaliśmy troszeczkę wyżej. Jest przyjemne 25 stopni, także schroniliśmy się pod konarami tych drzewek pięknych tutaj. Jakiś szybki też obiadzik pewnie sobie zaliczymy. Zostało nam jeszcze do celu jakieś 23 km w terenie, co pewnie da nam jakieś 2,5 godzinki jazdy na miejsce. Na liście mamy jeszcze do zobaczenia cudowne mosty. Są to jaskinie wyrzeźbione przez rzekę w skałach marmuru. Dzięki pracy, jaką wykonała woda, powstały dwa piękne mosty. Dłuższy z nich ma 100 metrów długości i 15 metrów szerokości. I to już koniec naszej przejażdżki po Bułgarii. Udajemy się jeszcze nad jezioro, aby zregenerować siły oraz nachwytać promieni słońca, by następnego dnia zacząć wracać do Polski. Trzymajcie się. Cześć.